W środku dnia w autobusie pełnym ludzi zaatakował nożem nastolatka. Na trasie z Katowic do Dąbrowy Górniczej doszło do brutalnej napaści. Pijany 46-latek został tymczasowo aresztowany. Prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Teraz grozi mu do żywocia. Do zdarzenia doszło na trasie autobusu linii M2. Na wysokości przystanku katowice strefa kultury 46 latek zagroził nożem nastolatkowi, który wracał tym autobusem ze szkoły. W wyniku szamotaniny chłopak został ranny w okolicach Brody i obojczyka. Pasażerowie autobusu ujęli napastnika i wezwali policję. 46 latek miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Zażywał też narkotyki. Karetka pogotowia przewiozła nastolatka do szpitala. Chłopiec został opatrzony i zwolniony do domu. Jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża.